Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobimy sobie razem te zadanie z zestawu zadań Transformers. Więc wraz ze startem sezonu do gry weszło wiele zestawów zadań. Jednym z nich były zadania Transformers, za które możemy otrzymać dużo expa oraz darmowe nagrody jak graffiti oraz emotikona. Więc ogólnie wszystkie te zadania są dosyć proste. Tutaj ich było więcej. Ja już część zrobiłem, tam były dwa zadania, które ja zrobiłem, to był zadać obrażenia bumerangiem i zebrać działo z Cybertronu w trzech różnych meczach. To już zrobiłem. Dodatkowo zrobiłem tutaj już dwa etapy dystansu pojazdami lub na zwierzęciu. Potem mamy zadanie wykonaj emotkę po zniszczeniu kanistra z benzyną lub dystrybutora paliwa. I to też jest bardzo łatwe zadanie. I mamy zbierz pierwszy żeton Transformers 0 na 13. I powiem szczerze, że nie wiem teraz, czy jest to źle napisane. Czy jakby każdy, czy na wyspie Jezus są już wszystkie 13 żetonów i po prostu każdy etap to jest jeden żeton, a to, że tu pisze 0 na 13 w etapie pierwszym, to po prostu jakiś błąd. Więc teraz to sobie zobaczymy. Pokażę Wam, gdzie te żetony znaleźć, dokładne miejsca. No i co? Widzimy się w grze. Więc jesteśmy już w grze i po pierwszy żeton udajemy się na te oto duże zamarznięte jezioro obok chatki Łupożecha. Zaraz zobaczymy, o co chodzi z tymi żetonami. Aha, to jest taki duży żeton, widzicie? I... Aha, rozumiem, że to jest auto. Dobra. Włączmy muzykę. Aha, okej. Okay. I po prostu jedziemy autem i w sumie to jest tyle. To w sumie to nie jest trudne zadanie. Okej. Okay. Wjeżdżamy, tak jest, do dżungli. Tutaj. Mniej więcej po ścieżce. Okej. Okay. Auta też się brudzą od błota. Fajny detal. Pewno. I jeszcze dwa żetony. I ostatni. Okej. Okay. Czyli to było w sumie tyle. O, przy okazji wykonaliśmy dystans. I to w takim wypadku... Okej, okay, mamy już... co, mamy graffiti. Tak jest, mamy graffiti. I ostatnie, co nam zostało, czyli wykonać emotkę po zniszczeniu kanistra z benzyną lub dystrybutora paliwa. Dobra, to podjedźmy do jakąś stację. Ta jest najbliżej. No, czyli w sumie to zadanie nie było takie trudne. Myślę, że nawet nie była potrzebna moja pomoc przy jego wykonaniu. Ale to przy okazji omówimy sobie jeszcze jedną rzecz związaną z Transformersami. Dojeżdżamy już do tej stacji. Ja nie potrzebujemy do tego auta. Okej. Okay. Czyli musimy zniszczyć kanister z benzyną lub dystrybutor paliwa i wykonać emotkę. Okej. Okay. Nic trudnego. Aczkolwiek chyba wolę to zrobić
dystansu. Dobra. Czyli robimy tak. Idziemy trochę dalej. Okej. Strzelamy. I emotka. No i tyle. I w ten oto sposób mamy wszystkie zadania transformersowe z części pierwszej zrobione. Więc do lobby. Że tak powiem słowami Optimusa, pętlarze, do lobby. Okej, więc witam was w lobby. I oto nasza nagroda za wykonanie 5 wyzwań Transformers, czyli Graffiti, Król Dżungli, na którym widzimy Optimusa Primala, czyli postać z najnowszego filmu, który wychodzi, albo możliwe, że nawet już wyszedł do kin. I tak, omówmy sobie teraz jeszcze kilka rzeczy, a więc cała współpraca Transformers opiera się o kilka rzeczy. Pierwsze, oczywiście mamy skin Optimusa Prime'a w karnecie. Tak, to wiadomo. Dalej mamy skin Optimusa Primala w sklepie. Z tego najnowszego właśnie. Z najnowszej części. Do tego to, co właśnie zrobiliśmy, czyli zadania Transformers, gdzie dodatkowo za 5 dni i 20 godzin od momentu, kiedy nagrywam ten odcinek, pojawi się część druga tych zadań. I wtedy będziecie mogli zdobyć jeszcze więcej expa oraz tę oto emotikonę. Ale to nie jest wszystko. Ponieważ jeżeli wejdziecie do gry i wsiądziecie do auta, to w radiu jest nowa stacja radiowa. I po jej włączeniu sam Optimus Prime daje nam pewną ciekawą wiadomość. Nazywam się Optimus Prime. Jeśli słyszysz tę wiadomość, to znak, że czas na ucieczkę. Tę rzeczywistość zabrakło, ale wciąż istnieje nadzieja. Nie mogę dłużej transmitować. Nasłuchuj i oczekuj kolejnych komunikatów. Więc tak właśnie brzmiała ta wiadomość. I to, co jest bardzo ważne, że żeby ją w ogóle usłyszeć, to musicie mieć wyłączone, musicie mieć włączone licencjonowany dźwięk. Musicie mieć możliwość słuchania piosenek z prawami autorskimi i tak dalej. Musicie wsiąść do auta i znaleźć stację radiową nadchodząca transmisja, czy jakoś tak. No będzie to po prostu taka specjalna stacja radiowa, gdzie ten komunikat jest nadawany na okrągło praktycznie. Więc Optimus prawdopodobnie zapowiada to, co już się mogliśmy domyśleć, czyli że w sezonie 4 coś się odwali. To dużo się odwali. Mam takie wrażenie. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, jeśli wam się podobało. I widzimy się w następnych materiałach na moim kanale. Na razie.